Jakie jest pana zdanie na temat działalności wysypiska śmieci w dalszym? Zgnojone całe obrzeże Myślimorza. Szczególnie wioska dalsza, która w tej chwili jezioro, które już nie nadaje się nawet do tego, żeby jechać na rekreację. Jeden smród i nic więcej. Te wozy ze Szczecina, które wożą te duże wozy, to dobiją nas kompletnie. To jest największy buchomas, jaki zrobiono w Myślimorzu. Pan mówi o tym takim niedużym jeziorku, które jest w linii prostej, ja nie wiem, może kilometr od tego? Zaraz koło ten po lewej stronie wysypiska. Tam jest tak zwane dalsze, nazywają je. Tak. Albo okrągłe. No to przecież tam piękny teren rekreacyjny, tam masę ludzi latem przyjeżdża, a w tej chwili przestają ze względu na to, że jest tak potworny smród, że nie idzie tam dosłownie nawet się przejść. Ja nad tym jeziorem bywałem 15-20 lat temu jako młody człowiek. Ja pamiętam, że tam bardzo lubiłem jeździć, było masę ludzi, bo tam woda szybko się nagrzewała, było szybko ciepło. To jest płytkie jezioro. Można było pływać. I ono w tej chwili, pańskim zdaniem, jest no, zatrute już. Ono zatrute nie jest, ale ten smród, który idzie od tego wysypiska, to odstrasza ludzi, że nie można tam już posiedzieć nawet, bo tam się czuje no jeden tylko ten smród tego zapachu z tego wysypiska. Jeżeli by to jeszcze tylko nasi wywozili, to może by było w porządku, ale Szczecin przecież to takimi dużymi wozami wozi, że coś okropnego. No. Myśmy nagrywali niedawno sesję Rady Miejskiej Myśliborza i tam powiedziano na temat funkcjonowania tego wysypiska kilka bardzo niepokojących rzeczy. Nie wiem, czy pan się orientuje. Tam w tej chwili jest taka jedna duża hałda. Jest. Istnieje ryzyko, że jest taka możliwość, że tych hałd będzie 20. Będzie. Tak się zanosi. Bo tam jest 80 hektarów. Przebywa na potęgę. Przecież te hałdy to już nie jest jedna. Tam już są dwie hałdy. Mhm. Znaczy, już są dwie, tak? Już są dwie. No. Ja tam często lubię w sobotę pojechać sobie, albo w niedzielę szczególnie nad jezioro tam lubiłem pojechać. No w tej chwili muszę zmienić trasę gdzie indziej, bo tam już nie idzie jechać. Tam jest jeden smród i nic więcej. Przecież ostatnio jak byliśmy, to wiatr, szczególnie jak jest od wysypiska, to nie da pan rady tam ustać. Mhm. Nie ma mowy. A niech pan powie, nie jesteśmy fachowcami oczywiście, ani pan, ani ja. Jak można by z tej sytuacji wybrnąć? No bo gmina w pewien sposób zabrnęła w ten zaułek taki, moim zdaniem dosyć nieprzyjemny, ze względu na korzyści finansowe. No a teraz czy to się pańskim zdaniem da odkręcić? Wątpię. To jest raczej niemożliwe. To jest raczej niemożliwe. Szczecin zasypie nas śmieciami kompletnie. To grozi dla Myśliborza, tak jak zresztą resztę pozostałych rzeczy. Gdzie pan w tej chwili może rekreację ubywać w Myśliborzu? Jezioro sprzedane dookoła. Co się dzieje nad jeziorem? To jest parodia. Pobudowane są domy, tak. Tak, pobudowane domy do samego jeziora. Do samego, także płot dochodzi do wody, ja wiem. Tak, no i co? Gdzie my mamy odpoczywać, myśliborzanie? Już niedługo w ogóle. Dla nas już zostaje tylko asfalt. Jedyna rzecz, która nam zostaje, nic więcej. Jeszcze jedna rzecz nam zostaje, mianowicie protest na asfalcie. Tak trzeba się zebrać i w 1000 osób wyjść na ten asfalt i narobić trochę szumu. Ja wiem, czy to coś da dla Myśliborza. Myśliborz, jak mieszkam od 45, byłem trzecim mieszkańcem, który tu przyjechał do Myśliborza. I do tej pory jeszcze w Myśliborzu nie było gospodarza z prawdziwego zdarzenia i nie będzie. Co jeden, to obiecuje więcej, a za przeproszeniem nic nie robi. To jest Myśliborz. Człowiek jedzie do Dębna czy do Bardynka, to przyjemnie jest wyjść do miasta, a u nas kupa smrodu i nic więcej. Ja tu mieszkam od roku 70, czyli też dosyć długo, no ale pan, jak się okazuje, jeszcze ćwierć wieku więcej, także pańskie opinie są bardzo, bardzo wartościowe. No i przecież to było jedno czyściutkie, no nie było, nie twierdzę, że nie było ruin. Były, no te domy, to jak to pruskie, to zresztą to jest normalne, nie? One się waliły już tak. Ale jeżeli chodzi tak, to nie było tego wysypiska, nie było tych rzeczy. Przecież to wysypisko to stare, to jeszcze mogło z powodzeniem, jeżeli o sam Myśliborz chodzić, być. Ale no, zachciało się Szczecina, to mamy skutki. Może pan jeszcze powie o jednej rzeczy, bo już nie będę pytał o to wysypisko, bo to jest sprawa oczywista. Bo ja skorzystam z tego, że pan tak długo mieszka tutaj. Jak pan powiedział, był pan trzecią osobą, która się wprowadziła. Ja czytałem różnego rodzaju opracowania, książki osób, które tu właśnie ten Myśliborz opisywały z tego czasu. I z tego, co przeczytałem, to było piękne, zadbane miasteczko. Niemcy zostawili to miasteczko no, w idealnym stanie. Potem, wiadomo, przytoczyła się wojna, która ominęła ten Myśliborz. I on zaczął się powoli niszczyć, być dewastowany właśnie od okresu tego właśnie 45-46 po wojnie. Przecież wieża widowiskowa. To była jedna z najładniejszych rzeczy, gdzie zrobiono w tej chwili cmentarz. Przecież ta wieża mogła zostać. Cmentarz nie przeszkadzał. Przecież tam była piękna wnęka w tej wieży, w której wystarczyło jakąś tablicę elegancką zrobić, nie trzeba było tej wieży rozbierać. Przecież to było idealnie, tam było widać całą panoramę Myśliborza. Przecież nic piękniejszego, jak pójść i obejrzeć panoramę Myśliborza. No a w tej chwili, co nam zostało? Piękne fontanny myśliborskie, gdzie znikły? Jedna nad jeziorem tam,
koło małego kościółka, druga tu w rynku, gdzie te fontanny są. Buchomas postawione na rynku. Plaża miejska z przybieralnimi na przykład. Przybieralniami. To było coś pięknego, ten budynek to był zabytek. Kto zadecydował o rozbiórze tego budynku? Przecież to można było naprawić. To nie był wcale jeszcze zniszczony budynek. Wszystko zniszczyli u nas. Wszystko zostało w Myśli Bożu zniszczone i szkoda na ten temat, w ogóle na temat Myśli Boża dyskutować, bo... No ale na przykład plaża, te zabytkowe przebieralnie, to wejście, możemy powiedzieć, że to było zniszczone w innym ustroju, prawda? Za tak zwanej komuny. No ale my od 20 lat, dokładnie od 20 lat, żyjemy już w tak zwanej wolnej Polsce i pańskim zdaniem nic to nie zmieniło? Jeszcze się pogorszyło. Jeszcze się pogorszyło, to jest co za komuny, co zostało za komuny. To jakiś debil, bo inaczej go nie określę, zadecydował o rozbiórce tego. Czyli to się nie waliło, to wszystko nadawało się dalej. Wystarczył lekki remont i można było to z powodzeniem dalej użytkować, ale to komuś się zachciało, mądrzejszy był. Zresztą tak jak wszyscy w Myśli Bożu. Szkoda zresztą słów na ten temat. Bardzo panu dziękuję, naprawdę serdecznie dziękuję. To jest wstyd, że my w Myśli Bożu w tej chwili takie rzeczy musimy robić, jak nawet to wysypisko poruszać. Kto zadecydował, ten powinien w tej chwili siedzieć, zadecydował o tym wysypisku. Bardzo panu dziękuję.